Teraz czai się na Zuzie. Kleofas, czemu Zuzie ganiasz, co? Płaczki nie rusza. Chodź, płaczki. A to kto to? To jest pieszczoch. Nie kicia? Przyszedł do mnie od razu. Zawsze z rana, żeby go na ręce wziąć i go o, pogłaskać. Nie kiciula? Pokaż się. Pokaż. Dobra, Zuzia poluje. Zuzia ucieka. A on się tam za murek schował. Murek się tu schował. A kuku, Kleofas, kiciula. A Kleofas lisa gania, jako jedyny tutaj. Nie kicia? Kleofas odważny. Lis ucieka przed nim, aż po budach uciekał. Na budę wskoczył. No dzisiaj umówiłem się z panem Zbyszkiem, że przewiozę mu tą budę pułapkę z szyberkiem do niego tam pod kurnik. I będzie próbował złapać lisa do tej pułapki. Już raz ją wykorzystywał i złapał. Jest szyberek. Tylko ten szyberek na razie jest odkręcony. Proszę zobaczcie, jak lis wygryzł, jak złapał. To było równo. Jeszcze 2 godziny to by wygryzł i by uciekł. Nie? Kuskoszek? Kicia? Kiciulek. I tak sobie chodzimy. Jeszcze lubi tak chodzić. Na ręcach. W ten sposób to potrafi ze mną chodzić po całym tutaj DPS-ie. Nie kicia? A tam jest Maciek. Maciulek już też chodzi. Maciuś, mam! O, Maciuś leci, jak powiem mam, bo on wie, że mam jogurt. Po śniadaniu ci dam, Maciulek. Maciuś, po śniadaniu dostaniesz. No. I śniadanie. Dzisiaj jest najsłabsze śniadanie, jakie może być, bo jest ser żółty i dżem albo marmolada. No, jedyne pocieszenie, że jest kaszamanna. No to koty będą miały. No, Miciurin chodzi, papierosa pali, pomaga na kuchni zawsze. Rano, obiad, kolację wcześniej idzie i nalewa zupy, rozkłada talerze.